Dla wszystkich z nas zdrowe i mocne włosy są czymś, co chcemy po prostu mieć. A ponieważ wypadanie włosów i łysienie są bardzo częstymi zjawiskami, nie jest zaskakujące, że półki sklepowe są pełne produktów i zabiegów, które pomagają walczyć z tymi przypadłościami. Istnieje dużo tańsze i efektywniejsze rozwiązanie problemów związanych z porostem włosów, całkowicie naturalne i poparte badaniami. Połączenie dwóch składników: cebuli i oleju kokosowego. Subskrybuj po więcej porad. Sok z cebuli i olej kokosowy mają wiele właściwości leczniczych, a ich stosowanie może przynieść znaczące korzyści dla zdrowia, ciała, a w szczególności dla włosów. Składniki te zostały wykorzystywane przez nasze babcie, a kilka badań naukowych potwierdziło ich skuteczność. Zanim dowiesz się, co robić, aby stymulować wzrost włosów, dzięki tym składnikom warto wiedzieć, dlaczego są one uważane za zalecane i skuteczne. Korzyści soku z cebuli dla włosów. Podobnie jak sama cebula, sok z tego warzywa zawiera również duże ilości związków siarki, które stymulują przepływ krwi do włosów po nałożeniu na skórę głowy. Krew dostarcza tlenu, a także innych niezbędnych substancji potrzebnych do utrzymania zdrowego wzrostu i zdrowych włosów. Jednocześnie, dzięki właściwościom antybakteryjnym i zdolności cebuli do walki z różnymi infekcjami, pomaga również w leczeniu różnych chorób skóry, które wpływają na skórę głowy i włosów. Są to z pewnością ważne korzyści, ale prawdziwy powód, dla którego sok cebulowy poprawia wzrost włosów, to enzym o nazwie katalaza? Enzym, który zapobiega przedwczesnemu starzeniu się i przyczynia się do wzrostu włosów. Udowodniono, że ma zdolność opóźniania, a może nawet zapobiegania, pojawienia się siwych włosów. Inną cechą jest udowodniona zdolność cebuli do leczenia różnych problemów medycznych jak łysienie, nawet takich jak łysienie plackowate. Korzyści z oleju kokosowego dla włosów. Olej kokosowy ma długą listę korzyści i zastosowań, od leczenia problemów z włosami i infekcjami skóry po gojenie się oparzeń i ran, po złagodzenie ukąszeń komarów i owadów. Wiele z tych korzyści wynika z kwasu laurynowego w oleju kokosowym, substancji o właściwościach przeciwwirusowych i antybakteryjnych. Badania wykazały, że olej kokosowy może skutecznie przenikać do włosów i wzbogacać je tym kwasem i dużą ilością witaminy E. Oprócz tych wszystkich korzyści, olej kokosowy ma inny pozytywny wpływ na włosy, zapobiegając utracie białek, które osłabiają włosy, co w konsekwencji czyni je cienkimi i delikatnymi. Ten olej jest narzędziem, które czyni cuda nie tylko dla włosów i skóry głowy, ale także ogólnie dla skóry i innych części ciała. Poznaliśmy moc i zalety tych dwóch składników, nauczmy się teraz ich skutecznie używać na naszych włosach. Poniższe instrukcje przygotowania pokazują jeden z setek przepisów, które wykorzystują sok cebulowy i olej kokosowy. Istnieją różne wersje, które łączą miód, alternatywne oleje, takie jak olej rycynowy, różne olejki eteryczne i tym podobne, i inne składniki, ale to proste i podstawowe leczenie jest uważane za bardzo skuteczne i nie ma prawdziwego powodu, aby to komplikować. Potrzebne składniki: 2 średnie białe cebule, 3 łyżki oleju kokosowego, 2-3 krople olejku eterycznego do maskowania zapachu cebuli, opcjonalnie. Dodatkowo: tarka, chusteczka i butelka ze spryskiwaczem. Instrukcje: obierz i zatrzyj cebulę do dużej miski. Aby uniknąć podrażnienia oczu, zaleca się umieszczenie cebuli w lodówce na kilka godzin przed przygotowaniem. Ułóż startą cebulę na chusteczkę i dokładnie wyciśnij. Wyciśnięty sok należy wlać do butelki z rozpylaczem. Ogrzej olej kokosowy w szklanej misce nad garnkiem wrzącej wody przez kilka minut. Następnie dodaj go do butelki z sokiem z cebuli. Zaaplikuj kilka kropli olejku, zamknij butelkę i potrząśnij lekko. Spryskaj suche włosy, wmasuj w skórę głowy, a następnie zakryj włosy czepkiem.
Po 30-45 minutach dokładnie umyj włosy, a następnie użyj ulubionej odżywki. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się powtarzanie tego 2 razy w tygodniu. U większości osób obserwuje się wyraźną poprawę stanu włosów po 6-8 tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że pomimo ich dużej skuteczności, olej kokosowy i cebula nie mogą całkowicie przeciwdziałać efektom starzenia. Istnieją sytuacje, w których przerzedzenie włosów lub łysienie jest nieuniknione. Jeśli włosy są dla Ciebie ważne i chcesz, żeby dobrze wyglądały i były zadbane, zdecydowanie wypróbuj ten prosty i naturalny sposób. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.